tato nie znosił wojny. Był bardzo dzielnym żołnierzem, miał bardzo dużo odznaczeń, miał srebrny krzyż Virtuti Militari, miał ileś tam okuć na Krzyżu Walecznym i tak dalej. Ale nie znosił, uważał, że to jest straszne zło i w ogóle nie należy w dzieci, w młodzież wpajać kultu bohaterstwa. Bitwie pod Łuszczywkiem, walki pozycyjne, czyli w okopach. Nie taka walka otwarta w polu, tylko walka pozycyjna. I akurat było Boże Narodzenie. A ojciec właśnie lubił takie pomysły lubił. A strzelają Rosjanie do nich jak nic. A ci nie strzelają, bo to święto, co do licha, tamci będą do nas strzelali. Nie, ojciec tego nie powiedział, tylko tak sobie ja myślę. I ojciec nagle w tym swoim okopie zaintonował kolędy, którą ja do dzisiaj ze wzruszeniem zawsze uważam, że jest przepiękna. Dzień Bożego Narodzenia, radość wszelkiego stworzenia. Ptaszki w górę podlatują, Jezusowi przyśpiewują. I tak to od razu podjęli wszyscy żołnierze z tego okopu, potem w następnych okopach. I całe pozycje polskie zaczęły głośno śpiewać tą kolędę. A przecież te pozytywne walki, to nie byli blisko siebie te okopy. I tamci podobno pod wrażeniem w ogóle przestali strzelać. I do końca świąt nie było strzału.